Cześć, szóstoklasiści! Piszecie w tym roku sprawdzian, prawda? My też. Oj, kwiecień nie może być trudny. Trochę się boję. Nie ma się czego bać. Posłuchajcie. Sprawdzian ma dwie części. Pierwsza to zadania z języka polskiego i matematyki. Będzie trwała 80 minut. Druga część to zadania z języka obcego. Jest krótsza. Trwa tylko 45 minut. A między nimi przerwa, żeby zjeść jabłko albo wypić sok. W pierwszej części sprawdzianu będą różne zadania. W niektórych wystarczy wybrać jedną odpowiedź spośród podanych. Ale w innych trzeba najpierw wybrać prawidłową odpowiedź, a potem wybrać jej uzasadnienie. Czy będą też inne rodzaje zadań? Tak. Na przykład na podstawie tekstu lub diagramu trzeba będzie wskazać w zadaniu informację prawdziwą lub fałszywą. Żeby było łatwiej, można podczas czytania podkreślać w tekście ważne informacje, aby je potem szybciej odnaleźć. W innych zadaniach będziemy musieli krótko odpowiedzieć na pytanie lub przedstawić i uzasadnić swoje zdanie. A czy będzie wypracowanie? Tak, w pierwszej części sprawdzianu. Na przykład trzeba będzie napisać opowiadanie z dialogiem lub kartkę z pamiętnika albo list. Aha, już nie raz to pisaliśmy z panią w klasie albo sami w domu. Będą też zadania z matematyki. Pamiętajcie, że w niektórych trzeba będzie zapisać wszystkie obliczenia. Na końcu jest brudnopis. Można w nim robić notatki. A z jakiego języka będziesz pisała sprawdzian? Ja z francuskiego, bo jest to mój przedmiot obowiązkowy. A ty też? Nie, ja francuskiego uczę się tylko na kółku. A w szkole obowiązkowo mam angielski, więc będę pisał sprawdzian z języka angielskiego. To będzie bardzo ciekawe. Najpierw będą zadania do nagrań, które usłyszymy z płyty CD. Dwa razy. Te zadania trzeba rozwiązywać po kolei. Pozostałe w takiej kolejności, w jakiej chcecie. W niektórych zadaniach poprawne odpowiedzi trzeba będzie zaznaczyć znakiem X. W innych wpisać we wskazane miejsce odpowiednią literę. Pamiętajcie, żeby uważnie czytać wszystkie polecenia do zadań oraz teksty. I najważniejsze, nie zapomnijcie przenieść rozwiązań na kartę odpowiedzi. Chcecie poćwiczyć przed sprawdzianem? Zajrzyjcie na stronę internetową Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdziecie tam przykładowe zadania oraz inne informacje na temat sprawdzianu. Powodzenia! Trzymamy kciuki!